Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Witam się z wami w twierdzy okrągłego stołu. Zobaczmy, czy powiedzą coś nowego kolejno osoby, ponieważ przypominam, że w poprzednim odcinku pokonaliśmy Godrika w Zamku Burzowego Całunu i zdobyliśmy jego wielki run oraz przywróciliśmy jego moc. Tylko jeszcze z tej mocy chyba nie możemy korzystać. Very good. Well then, would you like to... Dobra, nic nowego. Może ten... A jak się nazywa? Chyba D, zdaje się. Może on coś powiedział przez to, że pogadaliśmy sobie z tym duchownym. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. A, D, łowca umarłych. Proszę, on też inkantacji może mi jakieś nauczyć. Informacje o D. W sensie, że o nim, tak? I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Okej. Jakie masz inkantacje? Litania prawdziwej śmierci tworzy obraz porządku, aby zadać święte obrażenia. Nie mogę tego używać niestety, więc na tego nie będę teraz kupował. No ale... Zobaczmy, co to robi. Jedna z inkantacji fundamentalistów złotego porządku, używana przez łowców istot żyjących w śmierci, wytwarza wizerunek porządku zadający pobliskim wrogom święte obrażenia. Inkantacja ta jest szczególnie groźna dla tych, którzy żyją w śmierci. Pokonani przez tą inkantację nie mogą zostać ożywieni. Zadaniem łowców jest eliminowanie wypaczonego rozumu, a wszystko to w imię doskonałości złotego porządku. I klinga porządku, jedna z inkantacji fundamentalistów. Sprawia, że Orange trzymany prawie święte obrażenie, inkantacja szczególnie... Aha, dobra, czyli buff na broń po prostu, tylko w formie zaklęcia, a nie w formie specjala broni. Albo prochu wojny, jak mam na przykład na tym moim mieczu nałożony. Taki sam buff, który daje te same efekty. I zobaczmy, czy to jest właśnie ta jego służka. Nie. Jednak nie. To kim ty jesteś? Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive though? The Round Table Hold, covert quarters of the Two Fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us Tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. Oh, and please allow me to express my thanks for giving me that keepsake from my men. It was as if I was frozen with self-pity. I failed them at every turn. You have my gratitude. Please, take this. Nice, kolejny upgrade. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. It's all a bit much. I'm still looking. Dobra, przeładujmy teraz lokację może. A przy okazji właśnie lepszą tę flachę. O, teraz trzech potrzebuję do ulepszenia. Spoko. A pleasure to see you. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my own, it's not easy. Dobra, czyli ona na razie nic nowego nie powie. Spoko. No, Kowal raczej nie powie w ogóle nic nowego. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Fight 'em well. Now lay out your arms. No, tak jak sądziłem, niewiele więcej. O, czekaj, o Rodelicy też może powiedzieć.
Ja bym ten chciał właśnie mieczyk ulepszyć, no ale niestety nie mam jak, przez to, że nie mam ponurego kamienia kowalskiego na trzeci level. Ale co o Rodrice powiesz? I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Huh. Proszę ci, jakby dajemy jej hinta a propos tego, co może zrobić, tak? Chcesz podostrać parę duchów? It's all a bit much for me. I'm still looking for... You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, and goodness knows that would be a surprise, I suppose I should try to... I'll ask Master... Dobra, i teraz przeładujmy. Zniknie stąd. Dobra, dalej tu jest. If I do, I suppose I'll ask... Dobra, to inaczej. To przeładujmy, ale tepekując się w to miejsce. Takie totalne przeładowanie trzeba zrobić. Dalej tu stoi? Okej, dalej tu stoi. Na dziwo. Ale... Nie. Dobra. Nie. Czyli jeszcze trzeba poczekać na to. Zobaczmy, czy Fia coś powie a propos tego. You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. The girl. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. No to jesteś właśnie w błędzie, bo ona właśnie tego chce. Naprawdę. Dobra, czyli może teraz muszę bardziej pogadać z nimi, żeby ona się przesunęła właśnie, bo zakładam, że ona będzie tam naprzeciw niego. Dobra, teraz jak przeładujemy... Dalej tu stoi? Nie, zniknęła, dobra, czyli może teraz się przesunęła właśnie naprzeciw. Zobaczmy. Jest, dobra. I co, Hugh? Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's lay out your arms. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Okay. I co teraz Roderika może robić? Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Też miło. I o co to chodzi?
Korzystając z zmianu do starania duchów, możesz wydawać runy i cmentarne konwalie, aby wzmacniać duchy, które przyzywasz z prochu. By wzmocnić duchy imienne, musisz posiadać upiorne konwalie. Aha, okej. Okay. Czyli rozumiem imienne to... Tutaj, nagrobna konwalia i okej, czyli taka, takie właśnie specjalnie, jak ta bezgłowa lutel i tak dalej. To tu potrzebuję upiornej konwalii, a tutaj zwykła nagrobna. Okej, okay. Możemy ulepszyć meduzę, czemu nie? Oj, to jedna sztuka jest wymagana na każdy level. A to fajnie akurat. Dobra, te upiorne konwalie sobie na razie wolę pooszczędzać, bo kij wie, ile tego będę faktycznie w trakcie przygody, ile tego znajdę i jakie prochy odnajdę, a to jest naprawdę, myślę, rzecz warta sobie przechowania. Pogadajmy teraz z Fiją. Dobra. Zobaczmy, czy jest opcja tej rozmowy, czy będzie tylko przytulenie, dostajemy zaś błogosławieństwo Baldachimu i to tyle. You are so. Then good day to you. Nie, dobra. Tym razem nie możemy niestety pogadać. Szkoda, myślałem, że jak pokonamy posiadacza odłamka, no to Fija coś na ten temat powie. No ale niestety. Dobra. Czyli co, kto nam jeszcze został do pogadania? Z tym już zagadałem i on nic nie wie. Z tymi też zagadałem. Tutaj. Czemu to jest leplam krwi? To mnie trochę intryguje. O! Rozier? Co ty tu robisz? Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Dobra, nie wiem teraz, czy on gadał o Fii, czy o kimś innym. Umiejętności, no to same co miał, czyli już mamy wszystko. No i powiedzmy, że pokonaliśmy Godricka. Ah, you defeated Godrick and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Rapier Rogiera na plus 8. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Okay. Ale co mu się, kurde, stało? Wygląda, bo on jakby się zakrywa, nie? Ale patrzcie, wygląda jakby, kurde, jakimiś cierniami dostał. Intrygujące. Zobaczmy tę jego broń. No jest oczywiście gorsza od tego kła. Tutaj ma jakiś popiół wojny już na sobie nałożony. Zobaczmy. Wysokiej jakości miecz kolny pokryty bogatymi zdobieniami. Wyjątkowa broń czarodzieja Rogiera. Pełny potencjał tego ostrza może wykorzystać tylko bardzo zręczna osoba. Mistrzowskie władanie tą bronią to niesamowity widok. Ten dynamiczny styl charakteryzuje się dużą liczbą szybkich ataków. I falanga błysku ostrza. Jako popiół wojny wbudowane. Spoko. To dla mnie akurat bardzo fajnie. Będę się mógł tym bawić. Nawet pomimo tego, że nie posiadam faktycznie takiego popiół wojny. Ten dalej milczy. O, ta się przeniosła tutaj. Dzień dobry. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Amulet arsenału.
Okej, okay, zobaczmy co to daje. I tu, tylko tu. Amulet tutaj. Zwiększa maksymalny udźwig, ej, to bardzo dobra rzecz. O kurde, 10,1 punkta aż zwiększa, to naprawdę niezłe. Żelazny amulet przypominający mieszaninę oręża. Zwiększa maksymalny udźwig wyposażenia. Ten talizman powstał na wzór niezwykłego wielkiego miecza, dzierżonego niegdyś przez bohatera zwapnionego zemsty. Okej, czyli to jest do kompletu jakby z tego. Do kompletu jeśli chodzi o ten miecz, który zgarnęliśmy z tej. Z zamku Morn. Tarcza, nie, tutaj nie ma co. Ale właśnie, miałem to założyć po czym odcinku, a finalnie tego nie założyłem, no i latałem bez nakrycia głowy, tak czy siak. Dobra. Chodźmy sobie nagina to może, tak, dla odmiany. Tutaj możemy pogadać, coś fajnego do kupienia. No, na razie tak sobie. Zawsze mnie ciekawi, co to jest ten cały dzwonek kulisty, nie? Bo jeszcze ani jednej rzeczy takiej nie znalazłem. Przed tobą zdrajca. Aha. Gideon, otwieraj! Super, no nie mogę wyważyć drzwi mieczem. Ostrzem, bo kurde... Myślę, że pak to nie agresji chyba, czy coś tam. Dobra. To co? What the fuck? Okej, to było zamknięte wcześniej. Co, to są te całe dwa palce, jak rozumiem? Hej. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble. To welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands. Giver of grace. Wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. I ona to kurwa wyczytała z tego, że palce wyprostowały się i kurwa dygały lekko w powietrzu? Ciekawe. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the creator of the champions. Are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not?
No co jak co, ale będę brał wszystko, co pomoże mi zwyciężyć, nie? Great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Nieźle. The children tainted and dobra, tu się powtarza. Okay, moc wizerunku. Korzystając z menu mocy wizerunku, możesz czerpać moc z wizerunku jego właściciela. Jeden wizerunek zapewnia jedną moc. Gdy uzyskasz moc, wizerunek zostanie utracony. Chyba że go rozmnożę w mauzoleum, ale mogę tylko raz na jedną grę. Więc z tym jest kłopot. Zobaczmy, wizerunek strzywańca. Topór Godrika, no nie mogę z niego skorzystać, mam za mało siły w głównej mierze. Ale zobaczmy, wielki topór używany przez Godrika Strzywańca, ten złoty topór wojenny ozdobiony jest figurą bestii symbolizującą siłę Godfreya, pierwszego eldyńskiego władcy i patriarchy Złotego Rodu. Rozkazuje ci uklęknąć, gdyż jam jest panem wszystkiego co złote. Okej, okay, kolejny cytat Godrika. Unikalna umiejętność, nakazuje ci uklęknij. Klękę, chyba klęka lepiej by było. Bo wiecie, I command thee kneel. A to bardziej klękaj, nie? Albo klękać, o. To lepiej. Wielokrotnie uderz toporem Godrika w ziemię, uwalniając dwie fale uderzenia. Potem naciśnij przycisk ponownie, by wywołać trzecią. Okej, okay, czyli po prostu chodzi o ten jego atak, którą wykonywał. I podszywany smok, ucieleśnienie mocy, która wciąż stoiła się w smoczej głowie zszytej z lewą ręką Godrika. Ręka dzierżyciela przybierze postać małego smoka, wypuszczającego ostre kły w okolicy pięści. Tej broni nie można nosić w obu rękach. No bo byłoby to dziwne, gdybym to nosił w obu rękach. I unikalna umiejętność patrzy na mnie, czyli to samo, co pani Godrik robił. Daj małej smoczej głowie ulotną iskrę życia, ciśnij ją w górę, rozciągając płomienie szeroko przed sobą. Okej. Okay. Ciekawe. I... tego też nie mogę. O dziwo, to wymaga jeszcze 16 punktów wiary, oprócz tego, że wymaga 20 punktów siły. No, do siły potrzebuję jeszcze 2 punktów, do wiary drugi tyle, ile mam, więc na razie wizerunek... Tak, nie, słabo prowadzą palców, nie tak. Na razie wizerunek, myślę, schowam sobie do skrzynki, bo to jest najbezpieczniejsze chyba, co mogę z nim zrobić, żeby go przypadkiem nie zeżreć. O, tu jest opcja w ogóle, wielkie runy. Korzystając z menu wielkiego runu, możesz wyposażać się w wielkie runy, które odzyskały swoją moc. By uzyskać jeszcze większe korzyści z wielkich runów, możesz skorzystać z łuku runicznego. Okej. Okay. Zwiększ wszystkie cechy, spoko. Okej, okay, czy to jakoś działa? Pokaż mi status. Jak tak patrzę, to chyba nie. No nie, wszystko jest na tych samych poziomach. Chyba że właśnie potrzebuję tego łuku runicznego. Dobra, łuk mogłem kupić, pamiętam. Jeden albo... nie, więcej chyba. O, teraz się widzę, wielce otworzyłeś, skurczysynu. Co, pogadamy? Dobra, zobaczmy to. Tutaj mogę chyba kupić aż 5 takich łuków. Dobra, kupimy sobie jeden taki i jedno takie. Trzeba sobie kupować coś tutaj, stąd. Szczerze, broni chyba aż tak nie potrzebuję. Zwłaszcza, że wiele z nich to już mam chyba zgarniętych tak po prostu. Więc dobra. No i zobaczmy, co daje mi ten właśnie wielki run. Znaczy, wróć. Łuk runiczny, to najpierw samo. Użycie zapewnia błogosławieństwo wielkiego runu na wyposażeniu.
odłamek z rozbitego eldyńskiego kręgu. Użycie zapewnia błogosławieństwo wyposażonego wielkiego runu. Nawet jeśli żaden wielki run nie jest wyposażony, użycie odłamka nieznacznie zwiększy maksymalną liczbę życia. Okej. Mówi się, że błogosławieństwa eldyńskiego kręgu zbierają się w jego dolnym łuku. Być może ten odłamek pochodzi właśnie z tego łuku. Aha, dobra, czyli to jest taki odpowiednik żaru pewnie z Desów 3. Okej, okay, no, wskoczyły mi odporności wyżej. Zobaczmy teraz status. Okej, okay, mistycyzm mi podskoczyło 5 punktów aż. Wiara też. Ty, wszystko mi o 5 leveli do góry poszło! Nice! To lubię. Tylko zapewne to działa tak długo, jak mam ten run wyposażony, a zakładam, że skoro użycie runicznego łuku działa tak samo jak żar, to pewnie też działa dokładnie tak samo. Czyli jeśli zginę, to stracę to błogosławieństwo. Czyli muszę czyli najlepiej byłoby nie ginąć za często. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge, to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Dobra, wróćcie jednak do tego mieczyka, bo kurde, jak teraz mam taki buff, no to ten miecz będzie jeszcze lepszy w takim razie. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the round table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laendel. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Okej, okay, nie doczytałem, czy on powiedział, że znają lokalizację, czy wiedzą o pięciu odłamkach, bo jeśli tylko znają lokalizację, to jest wszystko jak najbardziej na miejscu. Jeśli jednak wiedzą o odłamkach, no to tu jest błąd, bo wiedzą o 6. O Godriku, o Radanie, o Rykardzie, o Morgocie, o Renali i o właśnie Maleni, bo Malenia na bank też jakiś odłamek przy sobie ma. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Lindgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. O Radanie tym razem. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Praetor Rykard is the lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Okej. Okay. O Morgocie teraz. Morgoth the Grace Given is Lord of Laendel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree.
in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rennala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rennala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Okej, okay, no to chyba do Rennali teraz się udajemy. To mi się wydaje. Well, what is it now? Dobra, no cały czas tylko o tym. No to, skoro nie mówisz nic nowego, no to okej. Okay. No to pogadane ze wszystkimi, jak tak patrzę. Okej. Okay. Odpocznijmy w takim razie, żeby wszystko sobie zregenerować. Zaklęcie mogę zmienić właśnie na ten błyskamienny pocisk. W sumie, jako już mam teraz więcej inteligencji, to może byśmy wzięli jeszcze jakieś inne zaklęcie. No bynajmniej oczywiście dopóki to ten run działa. Zobaczmy tutaj. Mogę gwiazdy i łuk też mieć. Okej, okay, weźmy to sobie. O, mogę też oręż uczonego sobie. Mogę też oręż uczonego nałożyć. Albo karyjskiego siekacza mogę też używać, okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Może tak, pocisk już znamy, to weźmy tak, błyskamienne gwiazdy, błyskamienny łuk i... Tutaj to było co? Zadaj magiczne obrażenia, a tutaj zamaszyste cięcia magicznym mieczem. Dobra, weźmy sobie buffa na broń na razie. Chociaż nie, dobra, bo ja tej broni nie mogę przecież zbuffować. Coś mi się tak wydaje, że mogę sprawdzić nawet. Zobaczmy. Mam takie wrażenie, że tej broni raczej nie da się zbuffować, bo byłoby to chyba trochę za OP. By to biło, jakby to i krwawienie dawało i jeszcze mogło być magicznie. O, a nie! Jednak mogę! Okej, okay, to przyznam się, jestem teraz naprawdę zdziwiony. To jest ciekawe, nie mogę tego zbuffować, kurde, itemem, ale mogę zaklęciem. Czy to jest jakaś parodia normalnie? Dobra, to jeszcze szybko zobaczmy, co my tu mamy. Przewraca zdrowie przez jakiś czas. To mech, siła, wiara, ładowane ataki, albo neguje, że się urażni. Nie! Takie sobie. Zastanawiam się przy tym, co mam. Dobra. O, w ogóle większość nocy i poranka spędziłem w tej twierdzy. Nieźle. Dobra, no to lecimy tutaj, do miejsca, gdzie pokonaliśmy Godricka. Ciekawe, czy jest jakiś spell, który nakłada na przykład szkarłatu zgniliznę. Bo jeśli to jest odpowiednik takiej mocniejszej trucizny, no to kurde, z chęcią bym to sobie nałożył. Na niejedną broń tak naprawdę. No ale to raczej nie będzie mi dane za szybko. Bo jeśli już gdzieś mam znaleźć taki spell, to pewnie w Kaelid. A Kaelid jest niestety nie na mój poziom i jeszcze przez długi czas pewnie takim nie będzie. Tu jest tron, pewnie tego władcy burzowego całunu, który sobie później Godric przywłaszczył. Tu się coś chowa. Na razie nic. Ale okej, dalej jest tutaj, jest ciągle ten pakt o nieagresji w tym miejscu aktywny. Okej, też pusto, ale mamy dalsze przejście. Okej, już pakt nie działa. Czy tam nie jest ważny? Okej. Tutaj zejście, tutaj pusto. Dobra. Ktoś tu jest? Nie widzę. Jest kolejny duch. Winogrono Shabririego. Okej. Słuszko, droga Słuszko, gdzie jesteś? Proszę weź moje winogrono. Winogrona. Co jest z tym duchem? Że on taki poskręcany, kurde, jest?
Jakby kurde, popadł jakieś szaleństwo. Aha, w ogóle to była drabina. Dobra, bo ja. Okej, zobaczmy te winogrona. Czy to jest do jedzenia? Nie, czyli to musi być przedmiot kluczowy. Tak, tutaj mamy. Pożółkła, sącząca się gałka oczna? What? Pożółkła, sącząca się gałka oczna niedołężnego. Powierzchnia jest wyschnięta, a wnętrze gąbczaste, podobnie jak duże, przejrzałe winogrona. Daj niewidomej służce, by prowadzić ją w kierunku odległego światła. Kurwa, co? Kurwa, Shrek, nie chcesz tego przejąć? Bo ty to się chyba, ty tam oczka jakieś lubisz, widziałem po filmie. Kurwa, aż mnie skręca. O, jeziorna Liurnia, proszę bardzo. Jak trafiłem z tą Renalą. Ja pierdolę, jak mi to kurwa obrzydza. Okej, okay, a ty kim jesteś? Ej, wygląda kurde jak ta. Jak Rina. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibiri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Okej, okay, to jest chyba jakiś kolejny quest. Wolałbym nie, ale chyba muszę. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Okej, okay, mamy kolejny. You are most kind indeed. May the blessing of the Dobra, nic więcej, czyli ta część questa załatwiona. Okej, okay, widoczki ładne. O, widzę kolejne więzienie. Wieczne więzienie. Tutaj jakiś taki mini obóz. Tam taki kościółek, powiedzmy. Tam jest pewnie ta cała Akademia Rei Lucarii. W ogóle nie wygląda jak Hogwarts, co nie? Ni chuja. Tutaj drzewko wali swym blaskiem na lewo i prawo. Tutaj eksploracje ewentualnie. Oh boy, oh boy. Będzie co zwiedzać. Będzie co zwiedzać. Ale to dopiero od kolejnego odcinka, bo w tym to już będzie wszystko. O, tam coś jeszcze mamy. Ciekawe co. Tak, czy czekaj. A, to jest chyba ten początek sam. To może zawalczymy w końcu z tym całym tym. Z tym podszywanym potomkiem i go pokonamy. Nareszcie. Dobra, no to co, ode mnie póki co to będzie tyle, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Elden Ring, no i miejmy nadzieję, że ten runiczny łuk posłuży mi, no, trochę dłużej, niż żar mi służył. No bo niestety dość często używałem żaru, żeby się leczyć, po tym jak go traciłem, jak idiota. No ale trudno się mówi. Dobra. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey.